Witam, słuchajcie, dzisiaj kolejny filmik, strona bierna, czyli gramatyka. Wiele już zostało powiedziane na temat strony biernej. Jednak jest jeden problem. Niewłaściwie się uczymy tego. Nie to, że ktoś, prawda, nie wie, jak strona bierna wygląda, wie, ale niewłaściwie się uczy. O co chodzi? Słuchajcie, mniej transformacji, praktycznie zero transformacji, a jak najwięcej budowania zdań. Niestety transformacje są wszędzie w książkach, na testach i na maturze i tak dalej. Więc słuchajcie, transformacja tylko na początku, gdy ja wyjaśniam użycie. Czyli rozpisuję zdanie: they killed a girl in Egypt. Oni zabili dziewczynę w Egipcie. Pokazuję podmiot, czasownik, dopełnienie i tłumaczę. Strona bierna polega na tym, że zaczynam od dopełnienia. Czyli dziewczyna została zabita w Egipcie. A girl was killed in Egypt. I mówię, że strona bierna kończy się końcówką ed albo trzecią formą czasownika zawsze. I to jest tyle. I więcej już transformacji nie robimy. Bo nie chodzi o to, żebyś umiał robić transformację, tylko żebyś używał tej strony biernej w mowie, jak budujesz zdania. Ja mam ten przykład, sam na sobie znam. Umiałem robić wszystkie transformacje w liceum, natomiast nie używałem długo tej strony biernej w swoich wypowiedziach. Właśnie dlatego. Więc dużo lepsze są tego typu ćwiczenia w książkach, można je w niektórych książkach znaleźć. Zamiast transformacji od razu budujemy zdania w stronie biernej, koncentrujemy się na stronie biernej. Czyli five people zostało zabranych do szpitala wczoraj. I teraz buduję samą stronę bierną. Aha, five people, robimy dzisiaj czas przeszły. Tylko robimy czas przeszły, ponieważ nie można wszystkich naraz zrobić czasów, bo się nam wszystko pomyli po jednym. Najprostszy jest czas przeszły, zaczynam od czasu przeszłego. Czyli w czasie przeszłym jest was albo were, końcówka ed do czasownika i trzecia forma. No więc tego typu ćwiczenie, nie cała transformacja. Five people zostało zabrane, czyli teraz mam do wyboru was albo were. People, no to będzie liczba mnoga, czyli were, zabranych do szpitala. No i teraz muszę znać trzecią formę od zabrać. Więc pamiętajcie, tu strona bierna jest niestety bezlitosna. Jeśli nie znasz trzeciej formy, nie będziesz posługiwał się stroną bierną. Tylko te przykłady z końcówką ed będziesz robił. No więc czasownik. Take, took, taken, trzecia forma. Czyli five people were taken to hospital yesterday. Czyli masz budować jak najwięcej zdań. Ktoś powiedział tak, jak mam budować te zdania, jak jeszcze nie znam strony biernej? Znasz ją! Znasz ją! Zawsze ją znałeś. Popatrzmy, czy dla kogoś to brzmi znajomo, czy nieznajomo? Made in. No pewnie, że wszyscy to znają. Na każdym produkcie wszędzie jest napisane. To jest trzecia forma czasownika od make, made, made i to jest strona bierna. Made in, zrobione w, czyli zostało zrobione w. Więc pierwsza lekcja to jest taka. Wykładamy, proszę, wszystkie zabawki, komórki, buty na stół, kurtki i patrzymy, co gdzie zostało zrobione. I budujesz zdanie. Przykład, popatrzmy. Budujesz zdania z made in, które świetnie znasz. Made in. Proszę, ja pierwszy, moja ta bluza. My hoodie was made in Poland. Została zrobiona w Polsce. Super, tak mam napisane na metce, z tego się szczycę. It was made in Poland. Komórka. Wyciągam komórkę, każdy wyciąga komórkę, patrzy, co jest napisane z tyłu. Made in Korea. Aha, no to robię zdanie. My mobile zostało zrobione. Moja komórka was made in Korea. Popatrzcie na swoje, gdzie wasze były zrobione. Buty sobie można sprawdzić wszystko. Aparat, który masz, nie wiem, wszystko, każdą rzecz, wszędzie jest napisane made in, gdzie było zrobione. Czyli was made, was made. Przy zdjęciach bardzo często, prawda? The picture was taken in Greece. To zdjęcie zostało zrobione w Grecji. Pokazujemy komuś zdjęcia i ktoś się pyta, gdzie te zdjęcia były zrobione? To było zrobione w Grecji. Przepraszam. This picture was taken in Greece. A to zdjęcie, this picture, was taken in the city center. Mam to zdjęcie, słuchajcie, zrobiłem go niedawno. Chciałem pokazać, popatrzcie. This picture, mamy owl, czyli sowę. Ostatnio była wymowa owl, owl. This picture was taken in the city center. Niemożliwe. Sowa w centrum miasta? To dwie są, słuchajcie. Jedna tu śpi, druga sobie czuwa. No tak, słuchajcie. Zrobiłem takie wspaniałe zdjęcie tym pięknym ptakom dzięki wspaniałemu człowiekowi. Wyburzyli budynki, piękne budynki austriackie. Jak ktoś oglądał mój filmik, jak zerwać z nałogiem, tamten budynek, który jest na tym filmie, już go nie ma. Zburzony, zlikwidowany. Leją beton, deweloper, kasa. A obok jest stary cmentarz, stary drzewostan i tamte ptaszki sobie mieszkają. Oczywiście po nocy całej polowania one śpią, gdzie odpoczywają. Przyjechali, zaczęli lać beton, koparki, samochody i tak dalej. One biedne się wystraszyły, wybudziły i przyleciały do nas pod nasz ośrodek.
i dlatego mi się udało zrobić zdjęcie w ciągu dnia tym wspaniałym ptaszkom. Popatrzmy dalej. Przykład na egzamin. Bardzo często pytają: opowiedz, jak ostatni raz gdzieś tam miałeś wypadek, albo gdzieś cię okradli, albo coś ci się przytrafiło. No to mamy gotową stronę bierną. Zostałem okradziony na wakacjach kilka lat temu. I was robbed on holiday a few years ago. A później, jak powiesz, zostałem okradziony, to możesz innego czasownika użyć, tylko znowu formy steal, stolen, żeby powiedzieć, co ci skradli. I popatrz, ile ładnych zdań zrobisz w stronie biernej na egzaminie. Cztery. Powoli, powiesz tak. Well, my bag was stolen, my money was stolen, my ID was stolen, my credit card was stolen. Super, cztery piękne zdania, za każdym razem strona bierna. Punkty, od razu są punkty. I to są zdania naturalne. Po co mówić, kto się okradł? Nie wiesz, kto cię okradł, nie widziałeś. Po prostu zostało skradzione i tyle. Dalej, słuchajcie. Uwielbiam w książkach te zdania, w których czołowe zdanie to jest na stronę bierną: Ameryka została odkryta przez Kolumba. America was discovered by Christopher Columbus. Słuchajcie, po prostu wymiękam. No to zdanie, jak widzę, to mnie trzepie po prostu. Opuszczają mnie wszystkie siły. Jaki Kolumb, jaką Amerykę odkrył? 500 lat, zanim on się urodził, jego pradziadkowie się urodzili, to tam już Wikingowie byli. Po pierwsze. Po drugie, co to za gość, żeby go przedstawiać dzieciom w książkach jako przykład? To jest gość, który wprowadził niewolnictwo, który miał pieniądze i złoto w oczach. I słuchajcie, nie, że ja go oceniam po 500 latach, ktoś powie, może nie mam prawa. On w swoich notatkach sam napisał: przybyłem na piękną ziemię, bo on przybył, słuchajcie, na Morze Karaibskie najpierw, tam dzisiejsze Haiti. I w swoich notatkach sam napisał: spotkałem przyjaznych ludzi, dobrze zbudowanych mężczyzn, o ładnych rysach twarzy, nie noszących broni. I co dalej? Będą idealnymi niewolnikami. To są jego słowa. Słuchajcie, jak ktoś nie przenosił mu złota z tych ludzi, to był karany, bity, egzekucje były wykonywane i tak dalej. To jest gość, który miał podpisaną umowę ze swoim rządem, że 10% wszystkiego złota, które tam zgrabi, złupi tym biednym ludziom, którzy tam sobie żyją w harmonii z przyrodą, w pokoju od lat, to jest dla niego te 10%. I takiego gościa dają w książce jako przykład, jeszcze w stronie biernej? Po prostu, słuchajcie, no ja nie mogę. Jak chcecie ładne przykłady, proszę. To są ładne przykłady, ważne, przydatne, przy okazji informacje. The movie was made in Krakow. Ten film został zrobiony w Krakowie. Który? A na przykład Lista Schindlera. Super film, Steven Spielberg, nie trzeba polecać. The dishwasher was invented in 1889. Zmywarka została wynaleziona, strona bierna. I ktoś teraz będzie przez, by. Ktoś powie, to kiedy to by? Po co to by, skoro podmiot wyrzucamy? By dodajesz wtedy, gdy na przykład jest ciekawa informacja. Tu jest ciekawą informacją, że zmywarka została wynaleziona przez kobietę. By a woman. Super, Amerykanka, słuchajcie, Josefina, Juzia się nazywała, Juzia. Bogata Amerykanka wynalazła, powiedziała, ona chce robić imprezy, ona chce i nie chce myć tych naczyń i wynalazła zmywarkę. Kurde, co za dziewczyna, nie? Dalej, Abraham Lincoln, John Kennedy, amerykańscy prezydenci. Każdy został zastrzelony. Was shot. Jeden w mieście, in the street, na ulicy Kennedy, and Lincoln was shot in the theater. W teatrze został zastrzelony. No ludzie, skoro tam się strzela do prezydentów, to co dopiero do ludzi. Więc Ameryko, piękny kraju, zrób coś z tą bronią, bo ten dostęp do broni, prawda, jest tam masakryczny. Dalej, Gran Torino was made in 2008. Film Gran Torino został zrobiony, strona bierna. Was made in 2008 by, czyli znaczy, żeby jest ważne, warto wiedzieć przez kogo. By Clint Eastwood, światowej sławy reżyser, aktor, słuchajcie, sam nakręcił, sam wystąpił w roli głównej. Jako Polak, słuchajcie, nazywa się w tym filmie Walt Kowalski. To jest film, który musicie obejrzeć. To jest najlepszy film, jaki w życiu widziałem. Światowej sławy reżyser, aktor Clint Eastwood. W podeszłym wieku gra Polaka, Amerykanina, który jest z polskiego pochodzenia. Nazywa się Kowalski, czyli Polakiem jest. I nie przedstawiony jest jako awanturnik, pijak i złodziej. Tylko słuchajcie, jako sąsiad, jako obywatel, człowiek, który pomaga sąsiadom i w imię sprawiedliwości, żeby się sprawiedliwości stało zadość, oddaje swoje życie. Słuchajcie, to jest najlepszy film, jaki w życiu widziałem. Polecam. It was made in 2008 by Clint Eastwood. Dalej, następna osoba, ciekawa, czy odgadniecie, kto to jest. He was born in... A nie, born in California, to jeszcze jest do tego, do Eastwooda. Eastwood został, urodził się w Kalifornii. To też jest strona bierna. He was born. Czyli pierwsza strona bierna, którą znasz, to jest I was born. Urodziłem się. Każdy jest za stronę bierną. I was born in Krakow. Where were you born? A ty gdzie się urodziłeś? Już znasz stronę bierną.
Ale tu jest następna osoba, słuchajcie. He was imprisoned for 27 years. Był uwięziony przez 27 lat. 18 lat w izolatce z tego. He was allowed to see his wife twice a year. Wolno mu było widzieć żonę, tylko spotykać się z żoną dwa razy do roku. He was freed in 1990. Został uwolniony z Stona Bierna w 90 roku. I co się dalej stało? I został pierwszym prezydentem Południowej Ameryki. Słuchajcie, co za gość. No to jest po prostu ikona dla mnie. Nelson Mandela. 27 lat w więzieniu o ciężkim rygorze w izolacji. Gość wychodzi, nie załamał się, nie wychodzi i zostaje prezydentem. I macie piękny życiorys wspaniałego człowieka i wszędzie Stronę Bierną. Proszę, mam nadzieję, że to wam pomoże. Pierwszy czas, czyli czas pasce po Stronę Bierną. Thanks for watching.